Witam serdecznie, ze mną są... Przybysz, Triglaf Studio. Retazor, to samo studio. A jestem Alina i przeprowadzę z nimi króciutki wywiad. Może na początek, co najbardziej lubicie w RPG? Ja zasadniczo w RPG najbardziej lubię jego ulotność. To jest fajna forma rozrywki, która przy każdym stole wygląda zupełnie inaczej wygląda z każdym innym zestawem osób. I zasadniczo nawet gdybyśmy się dwoili, troili, żeby powtórzyć super udaną sesję, to już prawdopodobnie ona nigdy nie będzie taka sama. Jeśli o mnie chodzi, to chyba nie ma po prostu innej formy rozrywki, gdzie masz taką wpływ, znaczy, gdzie masz taki wpływ na opowieść. To jest coś, co po prostu, wiesz, jest jak film czy gra komputerowa, ale możesz zrobić 7 razy więcej. I mi się wydaje, że tu jest jakby... o to chodzi. Rozumiem, czyli lubicie taką dowolność. Dobrze. To na co najbardziej zwracacie uwagę, jeśli chodzi o świat RPG? Dla mnie świat musi być przede wszystkim spójny i musi mieć coś, co mnie w nim zaintryguje. Lubię innowacyjne pomysły, lubię światy, które... są ustrukturyzowane w sposób, którego wcześniej nie widziałem, albo które mają koncept, którego wcześniej nie widziałem. Wiesz co, u mnie to też będzie koncept, tylko może trochę innej strony, może być po prostu coś, co widziałem już wcześniej lub coś bardzo podobnego, ale czasem po prostu jest tak, że coś mnie chwyci. Po prostu, wiesz, przeglądam ten rysie i mówię, to jest to. Rozumiem. Czyli wychodzi na to, że to już zależy od preferencji trochę. Może teraz trochę nawiązując do prelekcji dzisiejszej, jaką najlepszą rzecz może zrobić, opisać osoba tworząca swój świat do gry? Przede wszystkim musi się zastanowić nad tym, jak będzie ten świat wykorzystywany. Jeżeli ten świat ma być wykorzystywany w grze RPG, to musi zadać sobie bardzo proste pytanie. Co dokładnie chce swoją grą RPG osiągnąć, a następnie ustawić kilka bardzo podstawowych cech tego świata i wszystkie pozostałe elementy, które będzie tworzył, strukturyzować i systematyzować w taki sposób, żeby zawsze odpowiadały tym wartościom. Ja bym dodał jeszcze równowagę może jakąś taką pomiędzy tym, czy ten świat jest grywalny, czyli co ty jako gracz wcielając się w jakieś postacie będące z tego uniwersum możesz zrobić, żeby to było spójne po prostu z całym konceptem, z klimatem też, nie? To są takie jakby dwa czynniki, które jak grają razem, to ja to uważam po prostu za taki główny wyznacznik jakby. Dobrze, świetnie. W takim razie może z drugiej strony, tej bardziej negatywnej, jaki największy błąd może popełnić osoba tworząca właśnie ten świat? Błędów to chyba kilka. Można popełnić nawet całkiem sporo. Wiesz, wszyscy się czymś inspirujemy na przykład. To jest jasne, że produktów RPG-owych jest już bardzo dużo i popkultura też cała się rozwija. Jeden z błędów to jest na przykład nieumiejętne przemycanie jakichś elementów z innych uniwersów, czyli na przykład robienie jakiejś kalki, albo na przykład przeładowanie świata po prostu, wiesz. Jeśli ktoś chce, na przykład ma pomysł na jakieś uniwersum, to tak naprawdę ma pomysł na dwa i próbuje z tego zrobić jeden świat, nie? To jest coś, co bardzo często widzieliśmy w jakichś takich konceptach, że było tam wszystko i nic, nie? I po prostu cały ten świat się wtedy rozmywał. Także ja bym na to uważał. Tak, umiejętność cięcia i zostawiania tego, co jest najważniejsze, co jest dobre, co bardzo ważne, ale ja bym powiedział, że najgorsze, co twórca świata do gry RPG może zrobić źle, to uczynić swój świat całkowicie niegrywalnym albo ładować w niego elementy niegrywalne. I tu ciekawym przykładem jest wydawane przez nas Nibiru i potwór zwany Syreną. Jest to konceptualnie jeden z ciekawszych potworów i szczerze mówiąc jedno z ciekawszych przedstawień Syreny, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w RPG-ach. I to jest zasadnicza opinia, która powiela się chyba w naszych relacjach i przede wszystkim w recenzjach i tego systemu, ale jest tu pewien szkopuł. Ten koncept Syreny tak bardzo jest znany w tym systemie przez graczy, przez mistrzów gry, że on już nie generuje żadnego zaskoczenia. I to sprawia, że tak naprawdę, jeżeli w Nibiru znajdziemy się w sytuacji wodnej, w której ktoś będzie się topił, a te stwory mają właśnie możliwość udawania kogoś topiącego, no to w tym momencie większość graczy będzie miała się już całkowicie na baczności, tworząc taką scenę całkowicie pozbawioną napięcia. Więc tutaj wprawny mistrz gry będzie musiał albo bardzo mocno operować sceną, klimatem i upewnić się, że gracze będą odgrywać swoje postacie, albo po prostu skorzystać z innego elementu, bo dla niektórych mistrzów gry taka syrena w tym momencie jest już niegrywalna.
Znaczy, bym jeszcze dodał, że po prostu wiesz, nawet jeśli gracze akurat przeglądając podręcznik pominęli tego potwora, to i tak użyjesz go jako MG tylko raz. Tak. A ważne to, też jest wada, nie? Tak, ważne jest, żeby te rzeczy można było stosować wielokrotnie, więc można od razu by już zostawić graczom, mistrzom gry parę hintów, jak móc wykorzystać daną kwestię czy dany temat kilkukrotnie w trakcie swoich sesji i kampanii. Czyli wychodzi na to, że sporo jest jednak tych rzeczy. To może teraz odbiegając od tematu, jaki jest najlepszy lub najgorszy film związany z RPG-ami, jaki widzieliście? Co, tych filmów nie ma jakoś może rewelacyjnie dużo. Mój ulubiony związany, może niekoniecznie związany ściśle z RPG-ami, ale ja bardzo lubię kino jakieś takie, wiesz, fantasy science fiction z lat 80., 90., 70. też. Dla mnie E.T., nie? Jest mała scena grania w dedeki, ale jakbym miał wskazać film, który najbardziej lubię, który gdzie w ogóle RPG się pojawiają, tak, no to będzie E.T. zdecydowanie, nie? Zresztą potem Stranger Things jakby przeniosło tą scenę praktycznie 1:1, nie? Także. U mnie z najlepszych rzeczy to przede wszystkim wymieniałbym seriale od Community, czy zresztą to, co było pokazywane na dzisiejszej prelekcji, Laboratorium Dextera, czy Stranger Things. Lubię, kiedy te przedstawienia RPG-ów są w miarę sensowne, albo puszczają oczko w taki sposób, który nie ośmiesza RPG-owców, z czym jeszcze gdzieś tam się borykamy. A w kwestii najgorszego filmu, szczerze mówiąc, ciężko było wskazać jakiś jeden konkretny. Wiele filmów robi to źle, po prostu pokazując, czy seriali pokazując RPG-owców w sposób prześmiewczy, albo pokazując całe hobby jako generujące złe emocje, albo dla ludzi, którzy są nieprzystosowani do społeczeństwa. Czy jeśli dobrze pamiętam, to jakiś jeden z takich pseudo-kryminalnych seriali polskich o policji chyba pokazywał LARPowców w jakimś negatywnym świetle, nie? To wiesz, posądzenie o okultyzm, śmieszne ciuchy. No to są takie stereotypy, nie? Które się z nami ciągną gdzieś od lat 90. No, myślę, że trzeba by z tym zerwać i pokazać po prostu rozrywkę normalnych ludzi, nie? Którzy na co dzień mają pracę, rodzinę i tyle. Faktycznie, dobrze by było. Przy okazji tutaj nawiązując, zapraszam oczywiście na nagrania tych oto związanych, wspomnianych wcześniej, prelekcji. No i może tak na zakończenie, jak myślicie, czy będziecie się interesować RPG-ami za następne 20 lat? Jasno. Pewnie, że tak. Pytanie, jak będą wyglądać RPG-i, wiesz, czy może za 20 lat nie, chociaż kto wie, rozwój technologiczny w różnym tempie czasem po prostu się posuwa, ale może będzie tak, że jako mistrz gry będziemy, wiesz, generować światy, komputer będzie już pokazywał wtedy w VR-ze, nie? Albo okażemy się starymi dziadersami, dinozaurami, którzy po prostu siądą do stołu i będą grać w rzeczy, których nikt nigdy już nie będzie rozumiał. Będziemy się wkurzać, czy ktoś nam w sesji wiesz, przerywa i da to trawnik, nie? Nie zdziwiłoby mnie to. Także. Rozumiem. Mnie również i myślę, że jedna rozrywka, ta, którą wspomnieliście i być może jakaś nowa, byłaby bardzo ciekawa. Ja bardzo wam dziękuję za wywiad. Dziękujemy również. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy słuchaczy.